Unia Europejska nawet jednego euro nam nie dała. A jak dała, to symbolicznie. Ale Ukraińcy, tym Białorusinom sfinansowała płot 2 kilometry dalej. To to jest Unia Europejska. No, dlatego, że Kaczyński jest mały, że Kaczyński jest stary, że mieszka na Żoliborzu. To w większości dlatego głosują przeciwko polskiemu rządowi. Natomiast niech pan podsumuje swoje lata i wie pan co, ja jednego wam nie mogę wybaczyć. Że wtedy, kiedy wy żeście w Polsce rządzili, budżet państwa polskiego był równy budżetowi Orlenu dzisiaj. No. Pan osobiście obiecał mi 8 milionów złotych i pan mi tych 8 milionów nie przekazał. Pan mnie zwyczajnie orzeł. Kamil Szewczyk, to jest Wieczorny Ekspres, a dzisiaj państwa i moimi gośćmi są Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz 15 oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości na posła z Warszawy. Same rzeczy. Wszystko się zgadza. Pozycja ósma. I Piotr Borys, Koalicja Obywatelska, również kandydat na kolejną kadencję. Ukręt numer 1, Lewińsko-Jeniogórski. Witam państwa. Witamy. Mamy dla państwa sondę. Czy spór Polski z Ukrainą wygasa? Możecie pisać, głosować. Na koniec programu pokażemy wyniki. No i na wstępie może przypomnę słynne słowa prezydenta Zełenskiego, które wywołały no niemałą burzę, prawda, w przestrzeni publicznej. Mówił tak, cytuję, niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym Solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora, mówił Zełenski. I panie pośle, panie Marku, czy to nie jest pana zdaniem dziecinne, narcystyczne wręcz zachowanie prezydenta Ukrainy? Jeśli jest ok, to Zełenski jest z nami. Jeśli coś jest nie po myśli Kijowa, Ukrainy, no rośnie napięcie, konflikt. No tak, mleko się rozlało, niestety. Wielkie nadzieje związane z taką odbudową stosunków polsko-ukraińskich, wielkie nadzieje na budowanie czegoś wspólnego nagle z dnia na dzień poprzez taką woltę, bo to jest wolta, to jest po prostu, nie wiem, co mu się stało, natomiast prawda jest taka, że najgorzej chyba czuł się prezydent Duda, który naprawdę zawierzył Zełenskiemu w jego szczerość i oddanie narodowi ukraińskiemu. I teraz przeciwskutecznie działa zupełnie. I mam nadzieję, że to kiedyś się odwróci. Tylko tyle, że pewnie muszą się władze zmienić, wydaje się, bo tutaj za daleko to poszło. W Polsce czy w Ukrainie? W Ukrainie. W Ukrainie, czy myślę, że w Polsce bardziej. Tak, chciałeś. Jest tak, że najlepiej by było, gdyby na Ukrainie ktoś zauważył, że nie te słowa były ważne, tylko to, że wstał i wyszedł podczas, kiedy prezydent Rzeczpospolitej na mównicę wchodził. Mhm. To była czystej takiej klasy potwarz, dyplomatycznie nie do zniesienia. I tego myślę, że prezydent Duda nie powinien wybaczyć. Jednak w polityce emocje powinniśmy odkładać, ale w takich przypadkach emocje powinny być pierwszorzędne, dlatego że emocjami traktowaliśmy Ukraińców jak własną rodzinę, a teraz zbieramy tego żniwo. Panie pośle, jak pan ocenia tę sytuację i słowa Zełenskiego na forum? Bardzo niefortunna, niepotrzebna wypowiedź. Tu się chyba zgadzamy, jako wszyscy Polacy. Natomiast ona musi wynikać z czegoś innego. Znaczy, przede wszystkim z absolutnej słabości dyplomatycznej zarówno prezydenta, jak również naszego premiera, nie mówiąc już o ministrze Rale, który zapadł się pod ziemię, którego afera wizowa schowała w ogóle gdzieś do jakiegoś podziemia MSZ-u. To jest bardzo niepokojące. Tak naprawdę każda wypowiedź przecież, która jest w tej rangi prezydenta, szczególnie Ukrainy, która przecież ciągle walczy, ona bierze się z czegoś. To znaczy, że mamy, ja się zgadzam z Czaputowiczem, z byłym ministrem, który jednoznacznie ocenił waszą politykę jako politykę, mówiąc delikatnie, nieodpowiedzialną. Z jednej strony pomagamy Ukrainie. Mówimy o tym na całym świecie. Jesteśmy wzorem. Polacy są najbardziej solidarni. A z drugiej strony nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć naszych podstawowych interesów, tak jak interes między innymi polskiego to co by rynku zbożowego. Co by Platforma zrobiła, gdyby rządziła? Przede wszystkim nigdy byśmy tego nie dopuścili. Znaczy, mówiąc wprost, myślę, że profesor... Ale to się tak prosto mówi, prawda? Ładne hasło. Nigdy byśmy nie dopuścili. No, ale co konkretnie? Relacje buduje się równolegle. W momencie, kiedy te relacje się rozchodzą, dochodzi do tego typu spięć, które są tak naprawdę finałem całej drogi w środku. I nieodpowiedzialność tego rządu polega na tym, że ten dialog z Ukrainą powinien być cały czas prowadzony. Cały czas na bieżąco. Ja byłem osobiście w Bachmucie, jako jeden z 5 polityków, pod ostrzałami artylerii rosyjskiej. Dostaliśmy pomoc pod koniec stycznia. I muszę powiedzieć tak, Ukraina ciągle walczy. Ponad 50% Polaków dzisiaj, łącznie
właśnie chce pomagać Ukrainie, może w delikatnie mniejszym stopniu, bo ta pomoc była ogromna, ale jednak wyraża swoją odpowiedzialność za to, co dzieje się w Ukrainie. I teraz my zamiast inwestować, po pierwsze, stworzyć korytarze zbożowe do polskich portów, ale nie wpuszczać na polski rynek ukraińskiego zboża, wpuściliśmy miliony ton ukraińskiego zboża, dewastując rynek polski. Do tej pory minister Telus nie chce nam pokazać, ujawnić na wszystkim Polakom firm. Po drugie, powinniśmy uczestniczyć w przyszłości w odbudowie Ukrainy. Nasze polskie firmy powinny po zakończeniu wojny tam inwestować. I teraz tego typu relacje pokazują, że właściwie stajemy z boku. Daliśmy z siebie tak dużo, chyba najwięcej ze wszystkich krajów. Mówię o tej rzetelnej, ludzkiej, obywatelskiej pomocy, a jednocześnie rozchodzą nam się relacje. Powtarzam raz jeszcze, to się musiało z czegoś wziąć. Z jednej strony prezydent obejmuje się, prezydent Duda, z prezydentem Zełenskim, pokazując swoją przyjaźń, a chwilę później mamy tego typu spór, problem, konflikt dla nas wszystkich, bo to nie jest tylko konflikt prezydenta z prezydentem. Uważam, to jest słabość, nieskuteczność i przede wszystkim nierozumienie polskich interesów. W polskim interesie jest to, żeby Ukraina wygrała tę wojnę, żeby Polska inwestowała na Ukrainie po wojnie i przede wszystkim, żeby zabezpieczać nasze rolnicze tak naprawdę interesy, a to wszystko zostało dzisiaj przez ten rząd zmarnowane. Pan Marek Jakubiak, pan Borys mówi, że polski rząd zmarnował to wszystko. Jak pan się odniesie? No i wzbudził mój uśmiech, ponieważ traktuję pana posła jako prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej. No ja bym jednak prosił o poważne sprawy traktowanie, bo to jest konflikt międzynarodowy. Chcę tutaj pana zapewnić, że gdyby Platforma Obywatelska rządziła, a wybuchłaby wojna na Ukrainie, dziś już wojny by pewnie nie było i to by była zasługa dyplomacji niemiecko-platformiarskiej, dlatego że wojny by nie było, bo Rosjanie by zajęli Kijów. To Duda i Morawiecki spowodowali obudzenie się świata i pomoc, wszechstronną pomoc Ukrainie. Dlatego dzisiaj mamy taki dyzonans poznawczy w stosunkach z Ukrainą, ponieważ nie możemy tego zrozumieć po prostu, co się po drodze stało. Natomiast obciążać rząd za to, że pan Zełenski umówiony z prezydentem Dudą 4- czy 5-krotnie przekładał termin spotkania, aż prezydent Duda powiedział wystarczy, nie będziemy się spotykać wobec tego, to pytam się, czyja to jest wina? To też jest wina rządu? Nie, no na litość boską. To jest... no, jeżeli to jest tak, że jest Unia Europejska dopuszcza otwarcie kanału tranzytowego przez Polskę do Afryki, przez porty bałtyckie, a nie miliony, tylko około 200 tysięcy ton gdzieś poszło bokiem, wiadomo, że zaradnym narodem jesteśmy, a to było tańsze, to po pierwsze oligarchowie ukraińscy byli nie w porządku, a nie rząd polski, dlatego że to oni faktury wystawiali, mimo że takiego prawa nie otrzymali. Dzisiaj mówienie o tym, że relacje polsko-ukraińskie byłyby lepsze, to ja nie rozumiem już, co trzeba zrobić, żeby były lepsze z Ukrainą relacje. To Ukraina Woltę strzeliła, nikt tego nie rozumie, pan też tego nie rozumie i też pan nie wie na 100%. Mówi się o tym, że Francja i Niemcy dotarły do Zełenskiego, obiecały mu szybsze wejście do Unii Europejskiej jako bali rząd tak, w Polsce. Powiem panu tak. To jest kochane marzenie wasze. To jest po prostu tak. W momencie, kiedy coś jest złego, coś nie wychodzi, mamy problemy wizerunkowe. Ale co nie wychodzi? Już panu powiem, co nie wychodzi. Nie wychodzi skuteczna dyplomacja. W momencie, kiedy trzeba, kiedy trzeba uderzyć się w pierś, kiedy wasz były minister Czaputowicz nazywa was, parafrazując, no, delikatnie mówiąc, nieskutecznym. Ja bym to nazwał państwa, tą nieskuteczną politykę dyplomatołkami, cytując Bartoszewskiego. Dlatego, że nie można budować tak mocnych relacji, tak dużo dać od siebie i na końcu wszystko zepsuć. To jest po prostu klasyka Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, jeżeli mamy konflikt i problem zbożowy, pisma komisarza Wojciechowskiego, ma premiera na funkcji członka Rady Europejskiej, może wszystko w Europie i nie może stworzyć skutecznej polityki europejskiej, korytarzy transportowych do polskich portów, także litewskich, po to, żeby to zboże nie wylewało się. Po kontroli poselskiej my wiemy dzisiaj, nie 200 tysięcy, tylko mamy to na papierach, ponad 2,5 miliona ton rosyjskich produktów, rosyjskiego zboża wylało się do Polski w sposób niekontrolowany. Ukraińskiego. I muszę powiedzieć tak, że ten element, który pokazuje, że z jednej strony nie chcecie ujawnić firm, które sprowadziły do Polski w tym czasie ukraińskie zboże, jest elementem bardzo wielkiej zagadki. Dlaczego nie chcecie pokazać wszystkich firm, które spowodowały taką destrukcję na rynku produktów rolnych? Dlatego, że w ubiegłym roku
Żydo kosztowało prawie 1200 zł, dzisiaj tam 550 zł. Produkty spadły o połowę. Koszty natomiast produkcji rolniczej wzrosły o blisko 100%. Mówię o nawozach, o paliwie, którym towarowali się rolnicy w ubiegłym roku. Ale nie o to tym wszystko, mówimy, nie? To wszystko, to wszystko pokazuje, i, że Polacy to widzą. Ja uważam, że dzisiaj w Polsce wybory rozstrzygną na pewno rolnicy, kobiety i ludzie młodzi. I uważam, że coraz większość, czy większość tej grupy, czy tych grup, ma dość waszej polityki, bo widzi waszą nieskuteczność, naprawdę. Ja rozumiem, że w Polsce po tej wypowiedzi nastroje są, nie powiem, że antyukraińskie, ale mamy dysonans. I wy łapiecie się tego wszystkiego po to, żeby jeszcze bardziej zmusić tak naprawdę Polaków do tej percepcji. Ale czy to jest nieodpowiedzialna polityka polska. Czy mamy do czynienia z dyplomatyłkami, o którym pan poseł Borys mówił? No to jest obraźliwe, oczywiście. Wtedy, to jest cytat. I Bartoszewski też. Wtedy, kiedy podmieniano dokumenty polskim delegacjom, pan Bartoszewski wyskoczył jak Filip z Konopi z tym tekstem. I warto by było, żebyście się też zastanowili trochę nad sobą, bo jak wtedy, kiedy chodzi o interes Polski, wy natychmiast raban podnosicie. Sytuacja jest taka, co wam da pokazanie tych firm? Ja się tak jako przedsiębiorca zapytam, co panu to pomoże, że w sposób legalny na terenie Polski kupił ktoś zboże taniej niż było w obiegu? Każdy a przedsiębiorca jeżeli są tam działacze PiSu? Pytam się, którzy wiedzieli może więcej. Przepraszam bardzo, ja wiem. Wam bogaci przeszkadzają, nie, jak są Polakami i tak dalej. Się bogacą. W Polsce dobrze mają tylko przedsiębiorcy, którzy są kapitałem niemieckim, bo wtedy nie można im nic zarzucić. No, prawda jest taka. Niech pan raczej mi wyjaśni, dlaczego w Orlenie Joszka Fischer był zatrudniony i wziął 890 tysięcy w ciągu roku. Wiedział? W Orlenie? W Orlenie. Tajna umowa przeprowadzona 2 tygodnie czy 3 tygodnie po tym, jak Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej. To są bardzo ważne sprawy. Jakżeście sobie z Polski po prostu dojną krowę robili. A dzisiaj, ola Boga, zboże przeszło. Zboże zostało u polskiego pracodawcy i zboże zostało w Polsce. Ale niech pan wspomni, ile pieniędzy u rolników zapłacono za zboże. Nawet w budowie silosów. Piotr Borys odpowiada. Z jednej strony macie mentalność neo-PRL-u, w którym manipulujecie, kłamiecie, wasza propaganda sięgnęła już naprawdę zenitu. Urban mógłby się od was... No dobra, ale co z tym Joszka Fischerem? Pamiętam, kto to jest? Zaraz powiem. Urban mógłby się od was uczyć dokładnie tej manipulacji. Teraz w momencie, kiedy mamy problem zbożowy, nie chcecie ujawnić firm. I być może działacze PiS-owskich... Już nie ma problemu zbożowego. I działacze PiS-owskich, którzy na tym zarobili. To wy podnosicie ten problem. Nie ma tego problemu. Ukrywając majątek, premier Morawiecki stosuje... Ale co ma piernik do wiatraka? Ale już, stosuje standardy putinowskie. Ale co to ma? Dokładnie bogaci się Putin w Rosji, ma wielki majątek, nikt o tym nie wie. My żądamy ujawnienia majątku Morawieckiego. To jest 120 milionów wskazane przez Onet. Powinno być ujawnione. Zresztą sam o tym mówił. Dlaczego przepisał to wszystko na żonę? Dobrze, panowie, mówię o tym, że zaczyna w Polsce tworzyć się oligarchia pisowskich działaczy, którzy uwłaszczają się na państwie. I temu trzeba powiedzieć nie. Transparentność życia politycznego jest kluczem. Tak jak w przypadku zboża. Pokażcie firmy, które się wzbogaciły. Pokażcie wszystkie szczegóły dotyczące prywatyzacji Lotosu i Orlenu, tego wszystkiego, dlaczego majątek warty 10 miliardów złotych został sprzedany Arabii Saudyjskiej za 1 100 000 000. Dlaczego? Będziemy to wszystko rozliczać. Gdzie się podziało 9 miliardów złotych? Panowie, to jeszcze do tego przejdziemy, do wątków polskich. Jeszcze zapytam tak. Panie redaktorze, ale ja przepraszam bardzo. Dobrze, to pan poseł się odniesie w dwóch zdaniach. A wtedy, kiedy się rządziło, sprzedało się za 65 miliardów polskiego majątku i ponad 600 spółek Skarbu Państwa. Dlaczego? To jest zwykła bezczelność. To dlaczego zaniżyliście wartość rafinerii? Kto wyceniał majątek? Skąd wiecie w ogóle, ile majątek Morawieckiego jest? A pytam się pana, a w ogóle dziennikarze jakim prawem grzebiecie komuś w kieszeni? Dlatego, że premier złożył oficjalną obietnicę. Właśnie swoją rodzinę przed takimi jak pan, premier Morawiecki chroni swoją rodzinę. Nie chce pokazać twarzy, dzieci, nie chce pokazać majątku, bo pan Borys i pan Tusk nie wytrzymają, po prostu muszą wiedzieć. A niech pan mi zapyta się swojej koleżanki Lubnauerowej, skąd ma pieniądze. Jak to jest, że poseł tyle pieniędzy nagle ma? Wie pan, jaka jest różnica między panią Lubnauer? Pani Lubnauer wpisuje każdy składnik swojego majątku do oświadczeń majątkowego. A premier Morawiecki ustami prezesa Kaczyńskiego złożył obietnicę. Majątki
żon i rodzin będą ujawnione. Czekamy 4 lata. Panowie, odbyliśmy, i słyszymy no będą, o 120 milionach ale złotych. Ale nie grzebmy komuś w kieszeniach, przepraszam bardzo. Dżentelmeni o pieniądzach takich nie rozmawiają. Pan, no. To jest premier polskiego rządu. Jeżeli chciał zostać w biznesie, mógł zostać w biznesie. To są nieruchomości. Kto wycenił te nieruchomości? Dziennikarze. Niezależni ta, proszę pana, nieruchomość dlatego, może kosztować milion i 100 milionów. No. Transparentność życia publicznego polega na tym, żeby ujawnić wszystko. Jeżeli ktoś boi się ujawniać, znaczy, że coś ukrywa. Panowie, przejdźmy jeszcze do kwestii ukraińskiej. Czy to nie jest koniec przyjaźni w ogóle polsko-ukraińskiej po tym wszystkim, co się wydarzyło? Ja mam nadzieję, że nie. Ukraina ciągle... Czy w ogóle kiedykolwiek była ta przyjaźń? Nie, ja bym podzielił wyraźnie części. Uważam, że ja byłem kilkanaście razy na Ukrainie i to, co wydarzyło się z tą ogromną solidarnością polską, polskich polityków, polskiego społeczeństwa, było czymś niesamowitym. To był ogromny przełom w relacjach obustronnych. Myślę, że chyba wszyscy możemy tutaj się zgodzić. I wydaje mi się, że mamy ogromny jeszcze zapas tego wzajemnego zaufania po tej wielkiej pomocy, którą Polska udzieliła Ukrainie. Nie możemy tego zmarnować. Dzisiaj, żeby być skutecznym w relacjach z Ukrainą, musimy być skuteczni w relacjach z Europą. My musimy ustawić całą politykę europejską względem przyszłej akcesji Ukrainy w Unii Europejskiej, ale także tych elementów rynku rolniczego. Dlatego to, że rząd nie zbudował na poziomie krajowym, ale także na poziomie polityki europejskiej, gdzie mamy komisarza Wojciechowskiego z PiS-u, skutecznych tranzytów ukraińskiego zboża do portów europejskich, no to wie pan, to jest po prostu zwykły element po prostu nieradzenia sobie z odpowiedzialnością. Dlatego uważam, że trzeba to zmienić, zarówno w tych wyborach, pół roku później będą wybory europejskie. A jak by pan to zrobił? Bardzo prosto. No jak? Bardzo prosto. Ustawił europejską politykę w taki sposób, że tworzymy kanały, szczelne kanały tranzytu ukraińskiego zboża po to, żeby one trafiły do Afryki, do tych wszystkich miejsc, gdzie ma PiS to poprze, panie Marku? Że myśmy rozpuścili panie Marku, PiS to by poparł, czy nie? I kaucjonował to. Może być nawet kaucja, wie pan. Szereg różnych rozwiązań jest. Trzeba być skutecznym. Oczywiście, my pół roku wcześniej informowaliśmy przed tym, zanim mleko się wylało. Tym dyryguje Unia Europejska. To jest wyłączna kompetencja Unii Europejskiej i tyle. I proszę do nich mieć pretensje, że oni pozwalają na to. Dzisiaj mamy bunt Polski w Unii Europejskiej. Ciekawe, jak komisja na to zareaguje. Natomiast prawda jest taka, że na kaucję się Unia nie zgodziła, chciał rząd wprowadzić dzięki pomysłowi PSL-u i tak dalej, i tak dalej. Unia się nie zgadzała. To jest komisarza Unia Niech pan powie Unia działa, no tak, ale to nie komisarz do spraw rolnictwa tym zawodzi. Jest kolegium dziennikarzy. Niech pan nie miesza. Kolegium komisarzy, panie w którego wchodzi Wojciechowski, no wie pan. Przecież pan był europosłem na litość boską, no to pan nie wie. Kolegialnie Komisja Europejska podejmie decyzję. W skład jednego z 27 komisarzy wchodzi pan Wojciechowski. No ile to ma? Walczył? To on ma tyle tam do powiedzenia, co wy w parlamencie. No to nie, no wie pan. Panowie, pojawiły się takie pogłoski, że Niemcy z Francją do spółki chcą tutaj obalić polski rząd, też z Zełenskim. Od dawna. No właśnie, pan Jakubiak. Od dawna. Przecież Donald Tusk tu przyjechał. Ale ma pan jakąś wiedzę nie, też no ja słyszę, temat? No jeżeli Weber mówi, że jedynym wrogiem jest dla niego PiS i będzie z tym wrogiem walczył, a rzecznik Partii Ludowej, gdzie prezesem był Donald Tusk, mówi, że wysłali swojego przedstawiciela do Polski, nazywa się Donald Tusk, to co tu jeszcze więcej wszystko mówisz? Ma być w zamian za ale szybkie tu... dopuszczenie do nie, Unii Europejskiej nie, i Ukrainy. No, ja też Niemców rozumiem. Oni sobie zbudowali środowisko, w którym po prostu zwyczajnie chcą rządzić, a tu Polska zaczyna okoniem stawać. No, to ja się nie dziwię, że oni chcą koniecznie zdominować Polskę. Myślę sobie w ten sposób, że Unia Europejska, co jest oczywiste, bo już dzisiaj wydaje mi się, że Scholz wie, że Tusk przegra, będzie wypychała Polskę z Unii i w miejsce Polski będzie wciągała Ukrainę. Myślę, że taki scenariusz jest. Pan poseł Borys. To jest symptomatyczne. Tak. Fobia niemiecka, w tej chwili fobia ukraińska, za chwileczkę będzie jeszcze. Wasza fobia francuska. Ale pan wyczuwa jakiś strach? Przestańcie mieć kompleksy. Przecież ja cytowałem Niemców. Dzisiaj skuteczną polityką dla Polski jest europejski rząd, który wejdzie na twardo i zrealizuje polskie interesy. Nie będzie stał bardzo ładnie bokiem, okoniem. Nie polski rząd, europejski. Nie będzie się kłócił. Czyli PiS nie realizuje polskich interesów według pana. Oczywiście, że nie. Dlatego, nie, to nie jest polski rząd. Ale, bardzo, jak, musi być europejski rząd. Prawda jest taka, że za to, że zablokowaliście tak. 300 miliardów złotych z KPO. My zablokowaliśmy. To jest Trybunał Stanu. Ale Trybunał Stanu. Po prostu Trybunał Stanu. Przecież to wy żeście jesteście, tam... Ale ja jestem posłem, pan teraz... Życzę panu, żeby pan był, to się pan przyjrzy dokładniej. Konflikt Morawieckiego z Ziobro i problem w Trybunale Konstytucyjnym hamuje dzisiaj
polski narodowy interes. 300 miliardów złotych czeka na to, żeby wpłynąć do Polski, odbudować polską gospodarkę po COVID-zie i w kryzysie. Pan Marek Jesteście Jakubiak, za to odpowiedzialni. Hamulcowi polskiego interesu pan Borys mówi. Co pan na to? No, jest naprawdę, no tak, no, ręce proszę, opadają. Proszę zobaczyć, ja już nie wiem, jaki argument, co w lustro? Przecież kto pisał te rezolucje wszystkie, 40 parę przeciwko Polsce? Kto to wstrzymywał? No co, no, ale co? Przepraszam bardzo, nieślubny syn wodza Azteków? Przecież to wyżej się robili. Razem z Lewicą, razem z PSL-em. To wyżej się rękę podnosili i wołaliście absolutnie żadna złotówka. A jak przyjechała Ursula von der Leyen do Polski i powiedziała dobrze, spełniliście warunek, pieniądze będą. To co powiedział Verhofstadt, czy jakoś tam? Jak tylko wypłacicie złotówkę, Ursula von der Leyen zostanie zwolniona ze stanowiska. Przecież to jest oczywista prawda. Niech pan nie manipuluje. Ale bo nie. Ludzie nie są głupkami. Przecież oni to wszystko państwo, czytają i widzą. Szanowni no. państwo, jesteście takimi naprawdę nieudacznikami. Ale to po prostu, co było nieudacznikami. Tak? Ale proszę, pan zna się na Unii Europejskiej, ja byłem europosłem. Członkiem Rady Europejskiej jest premier polskiego rządu. W Komisji Europejskiej mamy głos pisowskiego komisarza. Jest Parlament Europejski, w którym macie swoją reprezentację. I proszę nie mówić o tym, że jedna instytucja przez to, że wydała kilka rezolucji kierunków, ma wpływ na prawdziwą politykę. Prawdziwa polityka jest w trzech instytucjach. Mhm. I musi pan to wiedzieć. Jeżeli premier się poddaje, jest nieskuteczny, że komisarz się poddaje, jest nieskuteczny, powinni złożyć dymisję. A najlepszą dymisją będzie głos w wyborach po prostu, dzisiaj 15 października. Bo jeżeli ktoś jest nieskuteczny, nie potrafi skutecznie bronić polskich interesów na poziomie międzynarodowym i europejskim, to powinien przestać rządzić. Ja się cieszę bardzo, że po tych zamkach razem z sędziami Trybunału Sprawiedliwości nasi parlamentarzyści nie chodzą. Ja się z tego bardzo cieszę, bo miarą etyki dzisiaj w Komisji Europejskiej i nie tylko, bo w całej Unii są walizki pieniędzy. I pan też to doskonale wie. Ja się też nie zgadzam na taką Unię Europejską do innej, żeśmy wstępowali. Jeżeli pan już mówi o 27 bodajże posłach Prawa i Sprawiedliwości wobec 751 wszystkich posłów, no to przecież to jest jakiś crazy. Pan chce... oni mają... Nie, my mamy grupę polityczną. My mamy weto. To weto będzie stosowane. Dwa razy zaufał prezydent Rzeczpospolitej Komisji Europejskiej. Raz zaufał na Malcie premier Morawiecki. Skończyło się zaufanie do Komisji Europejskiej. Oszustwo, oszustwo, oszustwo. Nie z dnia ani godziny. W Unii Europejskiej nieważny jest honor, nieważne są umowy, ważne są deale. Stąd Fischer dostał pieniądze. Gdyby tak samo Fischera traktowali albo innego tam Schrödera i innych dzisiaj PiS, gdyby tak samo traktował i Obajtek wypłacał takie premie za każdym razem wszystkim politykom, zapewne byłoby lepsze pytanie do traktowanie posła, panie w Unii pośle, Europejskiej. Piotr Borys, mam do pana pytanie. Czy Platforma popiera przedłużenie embarga? Dzisiaj embargo na ukraińskie zboże jest elementem niezbędnym, dlatego że mamy destabilizację spowodowaną waszą nieskuteczną polityką. Ale to jest... Dzisiaj to, tylko my byśmy to zrobili inaczej. Gdybyśmy my rządzili, byłaby to decyzja Unii Europejskiej. Korytarze transportowe, system szczelny, a myśmy informowali pół roku przed kryzysem zbożowym i nas po prostu wyśmiano. Prezes Kaczyński, Morawiecki, ówczesny minister Kowalczyk, wicepremier. Wyśmiał nas. Nikt po tym wszystko, po czym wszystko opowiada, stało się faktem i rolnicy ponieśli wymierną stratę. Ale dlatego, będzie pan ani rolników, ani nas nikt po prostu nie słuchał. I teraz, żeby pan wiedział. I szanowni państwo, nie dajcie się wpuścić taki kanał myślowy PiSu. Zła Unia Europejska. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Nasi przedstawiciele PiSu dzisiaj, czyli premier i komisarz, są w największych instytucjach. I wy jesteście po prostu w tym wymiarze nieskuteczni. Znaczy, wy jesteście nieskuteczni. Jeżeli pan kieruje jakiekolwiek uwagi do instytucji europejskich, to proszę uderzyć się w pierś i powiedzieć, jeżeli sobie nie radzicie, panie Morawiecki i panie Wojciechowski, dymisja, albo Polacy was wymienią po prostu. Ale czy to nie jest tak, że panie pośle, że Bruksela czeka na zmianę władzy, że z wami się lepiej Parlament Europejski wybiera komisarza. Bruksela, czyli instytucje, zobaczcie, szanowni państwo, ja tutaj przestrzegam, wybór 15 października nie będzie tylko wyborem na chwilę. To jest wybór, który będzie miał inklinację nie tylko w wyborach samorządowych 3 miesiące później, ale pół roku później są wybory europejskie, a do końca roku wybiera się nowy szef lub szefowa Komisji Europejskiej, nowy Parlament Europejski, nowi komisarze, wszystko. Tak. I teraz naszym interesie jest to, aby w Polsce wygrał europejski rząd, aby był wybrany europejski rząd. Czyli PiS nie jest europejskim rządem? Oczywiście, że jest antyeuropejski. Jest mało skuteczny. I ten europejski rząd będzie miał najwyższych przedstawicieli, którzy będą skuteczni. Realna polityka dzieje się także w Europie. Jeżeli mamy ludzi, którzy stawiają się na boku
na tym narożniku ringu i nie są skuteczni, no to trzeba ich wymienić po prostu. Naszym narodowym interesem Jakubiak, jest pan myśli europejski rząd dzisiaj. Ja nie bardzo wiem, bo proszę państwa, no, z takimi tezami to ciężko się polemizuje, no bo to jest gdzieś science wygląda. Fiction jakieś. Nie, no, to jest realna polityka. Polityczne, wygląda. Nie, to nie jest real polityka. Ja jeszcze raz panu mówię, etykę się w Unii mierzy walizkami. I na jeżeli to jest tak, że my płacimy 2 miliardy za bezpieczeństwo Europy, budując nasz płot, Unia Europejska nawet 1 euro nam nie dała. A jak dała, to symbolicznie. Ale Ukraińcy tym Białorusinom sfinansowała płot 2 kilometry dalej. To jest Unia Europejska. Po prostu czy, Unia Europejska... Czy wystąpiliście? Szaleje. Czy pan wie, że Frontex, instytucja odpowiadająca za bezpieczeństwo, jest w Warszawie? Oczywiście. I nawet nie poprosiliście o pomoc, o konsultacje, o wspólne patrole, o wszystkie elementy. Jak Prezes Frontexu został zwolniony z roboty, dlatego że powiedział, że Polska broni granic. No, to żeście go zwolnili. Mówię żeście, bo przed chwilą pan powiedział, że proszę państwa, 15 okaże się cud. W Polsce zostanie rząd europejski wybrany, nie polski. Powiem panu tak. Walizki pieniędzy to może szły na te wizy, na tą aferę, którą próbujecie zamieść pod dywan. Na 29 wiz. Trzech aresztowanych. Tak. 9 z zarzutami. No tak. No u was 9 medale nosili. 9 dobrze, panowie. Marek Jakubiak, czy pan pójdzie na marsz z Donaldem Tuskiem pierwszego? Tak, już lecę. Marsz Miliona Serc. No tak. Miliona Serc czyich? Tych pustych w środku? Ale proszę nie obrażać Polaków. Proszę nie obrażać Polaków. Dobrze, dobrze. Ja Polaków nie obrażam. Obraża ja pan tylko Polaków. Tyle, że wy ciągniecie za sobą ludzi, którzy po prostu zwyczajnie, dlatego że Kaczyński jest mały, że Kaczyński jest stary, że mieszka na Żoliborzu, to w większości dlatego głosują przeciwko polskiemu rządowi. Natomiast niech pan podsumuje swoje lata i wie pan co, ja jednego wam nie mogę wybaczyć. Że wtedy, kiedy wy żeście w Polsce rządzili, budżet państwa polskiego był równy budżetowi Orlenu dzisiaj. No, wy jesteście takimi sprawnymi zarządcymi. Boże, broń nas przed takimi menadżerami, na litość boską. Piotr Borys adwocem, tak. Szanowni państwo, może PiS obrażać miliony Polaków, którzy będą, będą na marszu i będą oglądać. Nie obraża się Polaków, naszych rodaków, to jest skandaliczne. To nie obrażajcie. Ja nie chcę żyć w Polsce. Munduru polskiego nie obrażajcie Polaków. Mundur polski jest święty, a ci, którzy go kalają, powinni wylecieć ze służby, jak Szymczyk, który wysadza komendę granatnikiem. Albo rozwiązywać jednostki. Więc ja nie chcę żyć w kraju, w którym mamy największą inflację 26 lat. Zadłużyliście państwo polskie na blisko 2 biliony złotych, dwukrotnie więcej w ciągu 8 lat. Mamy najgorsze wskaźniki dzietności, mamy najgorszy system medyczny, gdzie wydłużyła się droga do specjalisty. Mamy szkołę zdominowaną przez Czarka. Przestrzeń wolności dotyka już przedsiębiorców, którzy mówią, będziemy plajtować, jeszcze kolejny podatek, jeszcze kolejna składka zdrowotna. Pan jest przedsiębiorcą, do mnie przychodzą przedsiębiorcy w czasie spotkań i mówią, zróbcie coś, bo my już nie dajemy rady. 30 różnych podatków i opłat i największy podatek, którym jest składka zdrowotna. Wie pan, to jest po prostu skandaliczne. Przedsiębiorcy już tego nie wytrzymają. Jeżeli popatrzymy na ten kraj, który mamy dzisiaj po waszych 8 latach rządów, to trzeba ten kraj ratować po prostu przed wami. Wy macie neoperlowską mentalność po prostu. A ukrywanie majątków przez premiera to jest standard, po prostu białorusko. Marek Jakubiak odniesie się do zarzutów pana posła Borysa. Mówiąc, denerwuję się, dlatego że moje relacje z panem Borysem są dość odległe i sięgają połowy lat 2008-2007. No. I to jest tak, panie Piotrze, że pan powinien mieć jakiś wyrzut sumienia, albo chociaż, nie wiem, trochę takiego dystansu do tego, co pan mówi, wiedząc, że ja siedzę obok. No. Pan osobiście obiecał mi 8 milionów złotych i pan mi tych 8 milionów nie przekazał. Pan mnie zwyczajnie orzeł. Ale jak to obiecał panu? No po prostu było tak, że pan Piotr, marzeniem pana Piotra jako dolnośląskiego wicemarszałka, było wybudowanie muzeum interaktywnego w Lwówku Śląskim. I ja się zgłosiłem, proszę bardzo. Postawił mi warunek, że mam kupić browar od syndyka masy upadłościowej. To mi dofinansuje 8 milionami. Ja kupiłem browar. Proszę mnie bardzo. Zostawił ze wszystkim. Proszę, ale jak nie? Proszę nie na Piotr szczęście Borys, są jeszcze proszę, artykuły prasowe. Proszę się odnieść do tych zarzutów pana Jakubiaka. I tak Platforma proszę działała. Nie kłamać, no. Proszę nie kłamać. Jako marszałek dolnośląski miałem wpływ na uratowanie browaru lwóweckiego, który upadł, który był już rozgrabiony na działki przez syndyka. I zapraszaliśmy wówczas jako władze publiczne różnych przedsiębiorców, żeby ktoś mógł uratować browar lwóweski. I chwała panu za to. Wszedł pan jako inwestor, kupił pan, zarobił pan na tym, uratował pan ten browar. Natomiast muzeum nie wyszło. Muzeum było w planie, było w pomysłach. To nie był warunek inwestycji. Pan zachował się jako przedsiębiorca. I widzicie państwo, chwała... taka jest Platforma. Nie, zawsze przepraszam, ale nie, wybiwa, proszę ale pan, pośle, pan nie obiecał 8 milionów. Nikomu tak? Absolutnie, proszę nie kłamać. A to proszę w internecie sprawdzić, na szczęście są fakty. Mieliśmy pomysły, żeby umiejscowić
horyzontalnie, tak jak jest w Żywcu. Ale to co, będzie jakiś pozew w trybie wyborczym, czy nie? Proszę nie kłamać. Skoro pan mówi, że pan Jakubiak kłamie. Pan Jakubiak, dzięki nam, że wstrzymaliśmy syndyka, kupił, zarobił, uratował browar, chwała za to, ale proszę nie wiązać tego z muzeum i proszę nie manipulować. Ja jeszcze raz jest pan osobą publiczną. Chciałem pana pochwalić za to, że pan ten browar kupił. Całe szczęście dla Dolnego Śląska, a muzeum było w planie, te muzea po prostu nie wyszły. Niestety do tej pory na Dolnym Śląsku nie mamy żadnego muzeum browarnictwa. Może kiedyś to powstanie. A teraz, proszę państwa, mieliście przykład działalności Platformy Obywatelskiej. No oczywiście, że to są półprawdy. Można wszystko definiować jak się chce. Prawda jest taka, że ja pojechałem tam, dlatego że było dofinansowanie obiecane 8 milionów złotych. Ale proszę nie... I to miało być faktem. Urząd Marszałkowski, który pan reprezentował w tych rozmowach, podjął uchwałę. Urząd Marszałkowski podjął kierunkową uchwałę w sprawie budowy. Ma pan dokumenty, kwity na to wszystko? No oczywiście, są artykuły, na szczęście, jeszcze uchwała jest. Powiem panu tak. Urzędu Marszałkowskiego, a pan... Piotr Borsa, to są ostre zarzuty, no panie pośle. Ja szczycę się tym. Cała Platforma Obywatelska. A potem mi powiedział, że idzie do Europarlamentu i nie ma pieniędzy. Ja szczycę się tym, że dzięki mnie udało się ten browar uratować i panu. Że pana zaprosiliśmy, zaprosiliśmy również innych, że pan podjął... Panie, mało mi firma nie padła. ...gospodarczego przedsięwzięcia, ale proszę nie manipulować. Kupił pan browar, zarobił pan na tym, nie wiem, czy go pan sprzedał, czy nie, jest klubą Dolnego Śląska i nigdy pan o tym mi nie powiedział. Znamy się, nie wiem, 12-15 lat, nigdy pan o tym mi nie powiedział, tylko teraz, kiedy dostał pan trochę cięgów, nie pan, tylko PiS, że odgrywa się pan czymś, co jest... Zapraszam na YouTube'a, tam czymś, jest co nie wszystko. Jest, tym, czy tym, co nie jest prawdą. Uratowaliśmy. Panie marszałku, wie pan, to są decyzje... Pan 8 milionów. Nie, wie pan co, pan kłamie, zarobił pan na tym i proszę tutaj nie łączyć jednego z drugim. Moje interesy, kupił pan, to jest inna sprawa. Kupił pan w maliny, to jest druga sprawa. Ale proszę nie kłamać. Kupił pan, zarobił i proszę jeszcze, i może pan chciał jeszcze 8 milionów Ja się zastanowię nad trybem wyborczym. Będzie jakiś pozew w trybie wyborczym. Zobaczymy, zastanowię się. Proszę bardzo. To szybko działa, papiery ale też pan, panie pośle, wie pan, 10 lat pan milczał, a nagle teraz pan ale mówi że, o tym. Że niby co? Ale pan Marek Jakubiak mówi 8 milionów, pan mówi, że nie, no jaka jest prawda? Co obiecał? Pan obiecał? Na komu? Spółce, ku temu, ale absolutnie kupi. Nie. Temu, ale co kupi. Pan, no to ja kupiłem. Ale niech pan nie manipuluje. No. Muzea realizuje Urząd Marszałkowski nie u prywatnych przedsiębiorców, tylko w swoich nieruchomościach. I takie sytuacje mają miejsce. Na przykład muzeum interaktywne. Moim zadaniem było uruchomienie browaru w Lwówku Śląskim, a pańskim to było wybudowanie za 8 milionów. Ale to nie był warunek. W tym samym miejscu. Powiem panu tak, umożliwiliśmy uratowanie browaru. Chwała, że pan to zrobił. To była sprawa syndyka, nie pana. I pan na tym zarobił po prostu. Że się wpuścili w maliny i się szarpałem z tym parę ładnych lat. Tracąc kilkanaście. Czy podpisaliśmy jakąś umowę? No. Widzicie państwo? Nie. Była umowa czy nie, panie Marku? Proszę nie manipulować. Proszę nie manipulować. Dobrze, panowie, zostawmy ten temat na koniec. Kto wygra wybory w tej części, w pierwszej części panów zapytam. Pan pewnie mi odpowie, że Platforma, pan mi odpowie, że Prawo i Sprawiedliwość. Więc kto będzie rządził tak naprawdę? Bo obydwie partie mogą nie dostać większości sejmowej. Wygra opozycja i Koalicja Obywatelska będzie miała najlepszy wynik. My zakładamy, szczególnie po marszu, na który serdecznie zapraszamy, to jest marsz miliona polskich serc, a nie pustych serc, jak powiedział pan Jakubiak, i to jest skandaliczna wypowiedź. Zakładamy, że te sondaże nam wzrosną. Zawsze po tych marszach, tak jak 4 czerwca i wcześniejszych, mieliśmy wzrost sondażowy i liczę na to, że my złożymy się łącznie z Trzecią Drogą oraz Lewicą i zrobimy europejski rząd, który rozwiąże problemy, wsadzi do więzień tych, którzy kradną, ujawni całą korupcję w elitach. Ale kogo pan ma na myśli wsadzić do więzień? Generalnie wie pan, kiedy widzimy aferę w Ostrołęce, 1,5 miliarda złotych wydane w błoto, respiratory, które nie zostały rozliczone. Wie pan, będziemy żądali i zmieni się prawo, aby politycy ujawniali majątki żon. Życie w Polsce musi być transparentne. Panie Marku, obawia się pan rządów pan Platformy? Pan powinien wiedzieć, że Kukiz15 wprowadził taką ustawę i to będzie obowiązek od nowej kadencji. No, nie będzie pan mógł w spółkach Skarbu Państwa pracować, czy ktokolwiek inny. Ale nikt od nas nie pracuje. I tak dalej. Ja, wie pan, jaki rekordzista z Platformy Obywatelskiej w ilu spółkach był w Radzie Nadzorczej? 53, proszę pana. Wy jesteście takimi skromnymi ludźmi, że po prostu aż nie wypada o tym mówić. Powiem panu tak, pan jest z Kukiz15, niech pan nie broni tych wszystkich pisowskich działaczy w spółkach Skarbu Państwa, bo takiej napaści na państwo polskie po prostu nie było w historii 30 lat. Ale przynajmniej zyski mają. A wy żeście sprzedawali i tracili. Panowie, prawda jest taka, że każda partia, która rządzi, dominuje Oczywiście. I sprawuje władzę nad spółkami, prawda? Więc jak to zmienić?
No zmienić tak, że przede wszystkim, żeby politycy nie trafiali, że posłowie, którzy ale są... Za waszych rządów, mogli, ale nie, za waszych rządów też tak było. Posłowie, nie, proszę, posłowie, którzy są, pracują w spółkach Skarbu Państwa. Ktoś, kto odchodzi z PiS-u, za chwilę trafia do spółki Skarbu Państwa i ma podwyższone wynagrodzenie. To jest taka trochę polityczna korupcja. Nie będzie. Więc uważam, że nie można, nie tylko przyzwoicie, ale także prawnie, żaden poseł ani najbliższy, oni powinni pracować w spółkach Skarbu Państwa. Marek Jakubiak odpowiada. Ależ oczywiście i ten, jak pan mówi, wstrętny PiS uchwalił ustawę, gdzie od pierwszego dnia nowej kadencji wchodzi nowe prawo, które za pomocą Pawła Kukiza weszło w życie i żony, i rodziny nie będą mogły pracować w spółkach Skarbu Państwa i to będą wszystko jawne i wy jako partia będziecie musieli powiedzieć... Osiem lat na to miało PiS. 8 lat. No przecież jest 8 lat. No. Pokory. Gdzie jest ta pokora? Jaka pokora? O którą obiecała pani Szydło. Wy aferę kręcicie z wizłami, z wizami kręcicie aferę, a sam pan mówi, że ludzie siedzą. Łapać tych, co łapówki brali, a nie wszystko... Łapać. A wie pan od kiedy rząd wie? Od roku. Od marca. Od roku. No prokuratura przymknęła ludzi. Od roku. Co ma zrobić w końcówce więcej? Roku ministra Rała informował... 29 informował przypadków. Afera na skalę świata. Szolc o tym mówi. Ale to nie jest prawda. 250 tysięcy wydanych w ciągu 3 lat. Panie, ja mam do pana pytanie, bo mówi się w kuluarach, że będzie wielka koalicja antypis, także z Konfederacją Platforma ma pójść. Pan jest zwolennikiem takiego pójścia z Bosakiem i Mentzenem? Myślę, że to jest bardzo trudne, raczej niemożliwe na dzisiaj. Jeżeli miałbym wskazać koalicjantów, to wyłącznie Trzecia Droga i A będziecie i łowić? Paweł Poncyliusz nam mówił w Superekspresie, że będziecie łowić wśród Konfederacji, żeby zdobyć większość. Nie wiem, nie sądzę. Pan myślę, będzie też mówił, ja czy nie? Jestem zwolennikiem tego, aby wystarczyło opozycji w tych trzech ugrupowaniach, aby mogło zawiązać koalicję, dlatego że każdy element dobierania Konfederacji jest elementem niestabilnym. Polska potrzebuje stabilnych europejskich rządów. Konfederacja ma w swoim programie między innymi wyjście Polski z Unii Europejskiej. No ale załóżmy, że będzie wam brakowało kilkanaście głosów, to co? Jeżeli się pojawią osoby, które są proeuropejskie i poprą program, to zapraszamy także członków Konfederacji. Sławomir Mentzen, minister finansów? Nie dopuszczamy takiej koalicji. Zakładamy i apelujemy o wszystko dzisiaj do wszystkich Polaków, aby poprzeć Koalicję Obywatelską, abyśmy mogli złożyć się z trzema bardzo... Pan Marek Jakubiak odpowiada. Państwu chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tutaj chodzi o Zjednoczoną Prawicę. Mamy w niej Kukiz 15, mamy Polskie Sprawy, mamy Republikanów, mamy Solidarną Polskę i mamy Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma żadnych pomiędzy nami większych... Spieramy się tylko o programy. I budujemy polski rząd, nie europejski, tylko polski rząd w Europie. I proszę, żeby państwo zrozumieli, że te 15 października to jest data walki o polskość, nie europejskość. Europejskość to sobie zostawcie tam u siebie. Ja się zastanawiam. Chodzi o to, żeby Polska była Polską. Co panu zostało z ideałów Kukiza? Kukiza, który był na początku antypisowski, a teraz jesteście po prostu takim ugrupowaniem, które przylgnęło. Zbieraliśmy podpisy do PiSu. Jesteście dwa razy na Tuska głosowałem i się już w życiu nie dam namówić. Przybudówkę PiSu. Ja tylko przestrzegam przed tym, żebyśmy... No tak, no jesteście elementem... Ale kim? No przybudówką tak naprawdę PiS-u. No, niech pan zobaczy, no jesteście na listach. Boże. Co zostało z ideałów? To wy jesteście przybudówką. Ja byłem kilkakrotnie na koncertach i żal mi naprawdę momentami Pawła Kukiza, kiedy jego zwolennicy, jego fani nie mogą sprawić tego, że poszedł z Prawem i Sprawiedliwością. I powiem panu tak, nie miejmy tego dylematu. Znaczy, niech Polacy rozstrzygną i niech ta koalicja proeuropejska, koalicja patriotyczna, koalicja obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy złoży większościową grupę posłów i wymieni po prostu Morawieckiego na europejskiego premiera. Tam jest gwarant naszych polskich interesów. Ale kto będzie tym premierem? Donald Tusk? No dzisiaj w sposób naturalny to jest Donald Tusk. Albo może Rafał Trzaskowski. Szef największy, nie ma takiego tematu. Ale mówi się w kuluarach, że Rafał Trzaskowski będzie Ja myślę, że to są takie spekulacje, szczególnie kiedy mówi o tym prezes Kaczyński. Ale nie tylko prezes Kaczyński. Ale prezes Kaczyński to podbił. I to jest element na pewno z jego strony. Trzeci kandydat, jaki pan Marek jak wie, co wie. A trzeci to kto? Weber. No, Weber, to wie pan, to może Miller. Co to za różnica? Może Miller u państwa. Proszę państwa, rządu. Jest kłopot polegający na tym, że jest dysonans tutaj, pomiędzy nami jest straszliwa różnica. Ja uważam, że Polska jest częścią Europy. A wy uważacie, że Polska jest Europą. Nieprawda. Polska to Polska. Nie mylić tych dwóch pojęć. Szanowni państwo, Polska jest Europą i Polska
realizuje marzenia całych pokoleń o tym, że możemy żyć w przestrzeni bezpiecznej, w której buduje się dobrobyt. Tak, jeżeli, to widać po Ukrainie. Jeżeli zadłużacie państwo polskie na kwotę blisko już w przyszłym roku 2 bilionów złotych, dwukrotnie więcej, to co mają powiedzieć całe pokolenie moje i moich rodziców, którzy pracowali na dobrobyt Polski? Czy pan wie, że z 900 miliardów wzrosło prawie dwukrotnie więcej? Prawie dwukrotnie więcej. Zrobiliście obligacje. Obligacjami poza budżetem wydrukowaliście pieniądze. A wasi posłowie PiSu, nie pana tylko PiSu, no, jeżdżą jak kiedyś pierwsi sekretarze i rozdają pieniądze pozabudżetowe. Po prostu. To jest po prostu aberracja państwa. Tak państwo nie może działać. Wie pan o tym, że Sejm stracił kontrolę nad budżetem. 300 ponad 50 miliardów złotych wydrukowane w dwóch funduszach bokiem, obligacje, które na rynku później wtórnym skupił Glapiński w NBP-ie. Przecież tak państwo nie działa, wie pan. Nie może tak działać. Ale przepraszam bardzo, poza kontrolą parlamentu. 2 tryliony długu. Pół pokolenia będzie to spłacać. Ja pan Marek Jakubiak, po wyborach. Powiem panu tak. Gdybyście przeszli przez COVID i zamkniętą gospodarkę, gdybyście jako rządzący przeszli, zobaczylibyśmy, jakbyście sobie dali radę z głupią ptasią grypą, żeście sobie nie mogli dać rady. Z powodziami, żeście sobie nie mogli dać rady. Wy teraz mówicie tam, Tusk mówi coś, że rzeki coś tam brudne. Wy żeście nawet wałów przeciwpowodziowych nie potrafili w stanie utrzymać. Pamięta pan tekst, panie premierze, jak żyć? Pamięta pan Odrę? A kiedy Odra wypłynęła? No przecież... Rok temu, przepraszam bardzo. No co zrobiliście dla Odry? Pan był marszałkiem, zdaje mi się, jak była wielka powódź. Czy panu ktoś to wyrzuca? Nie, wie pan. Czy panu ktoś to wyrzuca? Nie, ja byłem 10 lat później. Panie premierze, jak żyć? Pamięta pan, jak Tuskowi to mówił? Byłem 10 lat później. Gorąca dyskusja w studiu. Wały. A dzisiaj gorąca dyskusja w studiu. Wojna na Ukrainie, proszę państwa. My nie możemy o tym oficjalnie mówić. No, ile pomagamy, czy pomogliśmy Ukrainie? To powie panu tak. Nie możemy robić po prostu. Pytaliśmy ten rząd na komisjach i ministra, czy wiemy, że będzie agresja Rosji na Ukrainę. Były zmieniane ustawy, były tajne. Nic nie daliście żadnego sygnału, chociaż wiedzieliście o tym, że to może nastąpić. Wiedzieliście, dlatego że wszystkie ustawy były wprowadzone. Trzeba było się lepiej do tego przygotować. Jeżeli dzisiaj mamy rakietę, która spada pod Bydgoszczą, a minister obciąża wojskowych, których wpuszcza w jakieś kłamstwo, to powinien złożyć dymisję. Ale była kontrola, wie pan o tym. Jeżeli komendant policji wysadza komendę główną policji granatnikiem, bo nie zgłosił granatnika i nie potrafi tego obsłużyć, to jaką mamy tak naprawdę dzisiaj, wie pan, politykę państwa wynoszą Polskę? I okazało się, że generał nie powiadomił. Kiedy dyletanci nami rządzą. Tak nie może być. To jest państwo z papieru. Państwo polskie ma być. Pan Marek Jakubiak odpowiada na koniec i ja, proszę państwa, powiem tylko tyle, że ci, którzy podnoszą sprawę upadku szczątek rakiet na granicy pod Bydgoszczą, czy... Nie wie pan wszystkiego i wszystkiego powiedzieć nie można, ale prawda jest taka, że kontrola na koniec była i się okazało, że to pan generał nie poinformował pana ministra, a nie odwrotnie. I pan wie, że tej kontroli ministerialnej? Nie wiem, pan generał się odwoływał, ja wiem, że zachował się nieładnie potem, ale to jest sprawa Ministerstwa Obrony Narodowej, tylko i wyłącznie. Nie powinny rakiety To jest sprawa konfliktu ministra obrony narodowej z generałami. Amerykanie to nie powinno być miejsca. Amerykanie też nie zareagowali i też nie wiemy dlaczego. Więc budowa tej tarczy antyrakietowej, to też nie jest kwestia strzelania do wszystkiego, co jest w powietrzu. To są kwestie operacji natowskich. I warto o tym wiedzieć, że nie Polak naciska, tylko NATO naciska. NATO, które się znajduje w tym, w NATO jest również skład naszej armii. Wie pan, to jest kompromitacja, żeby tygodnie po upadku tej rakiety ludzie znaleźli jej szczątki. To był błąd. Nie kompromitacja, minister to był błąd. Zataił wszystkie informacje. No wie pan, nie ma... Panowie, dziękuję bardzo za ciekawą ostrą dyskusję. Marek Jakubiak. Dziękuję panu. Piotr Borys. Dziękuję państwu. 15 wygra Polska. I moimi gośćmi. Wygra prawdziwa Polska Europejska. Zapraszamy do wyborów. Zobaczymy, kto wygra. Umówimy się na drugą część jeszcze, bo gorący spór między panami o Polskę, o kształt Polski.